Szanowni Państwo, prawdopodobnie wszystko, co czuję, jest widoczne na mojej twarzy, to znaczy niewidoczne. I szczerze powiedziawszy, sam zaszczyt przebywania w tym, w tej tak widokowo przyjemnej i słuchowo przyjemnej enklawie, choć przez chwilę, wystarczy mi za wszelkie zaszczyty. Ale staram się przygotować jednak do tej wypowiedzi, a Państwo ocenicie skutki. Ponieważ w grę wchodzi nie jedynie chęć twórcza, ale również pamięć. Może być z tym problem, ale spróbujmy. Chodzi mi o to, by język, a niechby i giętki, nie mówił tak wszystkiego, co pomyśli głowa. I jeszcze był język, był nie nazbyt prędki, by pauzy, ciszy, myślą nie żałował. I wyczuwam w sobie taką skłonność, ale nie, że zaraz wilczą, by móc należeć do tej grupy osób, którzy bywa nie mają nic do powiedzenia, a mimo to milczą.